Dzień dobry, Zbyszku, widzimy się, myślę, że chyba ostatni raz widzieliśmy się w zeszłym roku na kajakach. Tak. Trochę prywaty. No tak, rzeczywiście. I wtedy był taki prawdziwy kontakt. A później to widzieliśmy się, ale w tym okienku laptopa. Tak jak teraz patrzę w kamerę, to właśnie wtedy też patrzyliśmy sobie w oczy, ale poprzez ekran laptopa. Dokładnie, dokładnie. I to jest ten moment, kiedy możemy skorzystać, spotkać się po długiej przerwie. Przypominasz sobie poprzedni efekt? No ja sobie przypominam nie tylko efekty, ale również TLI, na którym byłem jako młody klubowicz klubu Top Carriers. To był chyba najlepszy TLI, jaki pamiętam w Poznaniu, 2014. No właśnie to jest ten pierwiastek tego Toastmastera, który w tobie jest, a który ja prywatnie czuję, że mi tego jeszcze brakuje, tego doświadczenia efektowego, że miałeś możliwość być na tak wielu wydarzeniach. I takie pytanie z mojej strony. Co tak naprawdę daje ci Toastmasters, że jesteś w tej organizacji tak długo? No ja się bardzo dużo nauczyłem dzięki Toastmasters. Jedna rzecz, którą mogę powiedzieć, że jest najsilniejsza, to nauczyłem się pokory. Ja jako człowiek, który zarządzał dużymi firmami, zarządzałem je w sposób despotyczny, tak teraz muszę to nazwać. Nie miałem sobie takiego czegoś jak taka pokora zarządzania i Toastmasters nauczyło mnie właśnie tego. Przez to, że byłem prezesem klubu dwukrotnie, byłem area dyrektorem, byłem Pathways Guide'em, czyli człowiekiem, który wprowadzał Pathways do Polski, to właśnie zarządzanie miękkie, to, że nie możesz komuś powiedzieć zrób to. Musisz spowodować to, że ktoś zrobi, ale tylko i wyłącznie nie pod naciskiem. I to jest to, czego Toastmasters dało i dlatego uważam, że każdy zarządzający, każdy lider powinien naprawdę przejść przez Toastmasters, bez względu na to, czy mu się to podoba, czy nie. I tu nie chodzi o ścieżkę mówcy. Ja może teraz dostanę burę, bo ścieżkę mówcy można się nauczyć. Natomiast liderem nie będzie się można nauczyć, bo liderem się jest, liderem się staje. A więc Toastmaster pozwoliło mi, że moje te właściwości przywódcze się rozwinęły w tym takim bardzo dobrym kierunku. Nauczyłem się tej pokory, tej skromności, tego patrzenia przez pryzmat innych ludzi, a nie patrzenia przez pryzmat siebie. To takie trzy elementy, które dzięki Toastmasters jestem i będę, bo pomimo tego, że jestem DTM-em i niby moja ścieżka edukacyjna się skończyła, to jednak prawda jest taka, że ta moja ścieżka Toastmasters się nigdy nie skończy. Powiedziałeś coś bardzo dla mnie też osobiście interesującego, to, że nigdy nie można nikogo zmusić do tego, żeby wykonał pewną pracę. I Toastmasters nas tego bardzo uczy, szczególnie kiedy jesteśmy w zarządzie. Nikt nam za to nie płaci, płaci nam uśmiechem, płaci nam obecnością na spotkaniach, płaci nam zaangażowaniem w wykonywanej pracy. To nas, tego uczy nas Toastmasters. I jakie widzisz to przełożenie? Mówisz, że masz niesamowite doświadczenie pod kątem biznesowym, masz czy tam szereg firm, przepraszam, nie znam aż tak twojej biznesowej ścieżki, ale wiem, że zarządzasz wieloma biznesami, tylko że tam płaci się ludziom. I jakie jest właśnie przełożenie, bo bardzo mnie to interesuje. Tu zachęcasz ludzi, motywujesz, kiedy nie ma właśnie tego pierwiastka finansowego, a w pracy no, mają motywację finansową. I jak to wszystko się łączy? Czy da się też w firmach tak zmotywować ludzi, żeby kompletnie przykładowo zapomnieli o pieniądzach i żeby byli zmotywowani tak, jak to się robi w Toastmasters? No, pierwsza sprawa to jest ten podstawowy błąd. Nie wszystko można przeliczyć na pieniądze. I to jest chyba klucz wszystkiego, dlatego że ludzie na przykład, ja dam taki przykład z życia, idą po podwyżkę i żądają albo proszą o podwyżkę na określoną kwotę. Podwyżkę negocjuje się, jak wiesz, że jestem zawodowym negocjatorem, podwyżkę negocjuje się tak, żeby powiedzieć, co ja wniosę do firmy, co ja dodam, jaką wartość dodaną wniosę i wtedy szef
w momencie, jak dostaję pytanie, a ile pan czy pani wycenia tą moją nową twarz, to co ja dodatkowego daję, bo pamiętajmy o tym, że wynagrodzenie jest za to, co teraz robimy. I Toastmasters uczy czegoś takiego, co jest niesamowite w całym świecie, mianowicie tego, jak rozmawiać z ludźmi, pokazując im wartości, które są poza pieniądzem. To są wartości, które trudno nawet określić, ale z drugiej strony można je wyliczyć. Właśnie to, że w idei Toastmasters jest na przykład służyć. I na przykład, żeby dążyć do doskonałości, to żeby się uczyć, czyli edukować. To wszystko są wartości, które również lider kształtuje i powinien kształtować u siebie, ale przede wszystkim u ludzi. Ja będę jutro mówił na warsztatach, bo ja będę właśnie miał warsztat o przywództwie. Ale nie przywództwie dzisiaj, nie o przywództwie wczoraj, tylko o przywódcy jutro. Przeżyliśmy 2 lata niesamowitych zmian. Przeżyliśmy 2 lata różnych sytuacji, gdzie ludzie się niesamowicie pozmieniali. Ja mówię od strony mentalnej, nie mówię tylko fizycznej, że przeszli choroby, ale właśnie to spowodowało, że cały model przywództwa się zmienił, że model zarządzania się zmienił. W związku z czym nie zawsze pieniądz. Ja może przytoczę taki przykład, który ostatnio wyczytałem. Mianowicie zapytano szefów największych korporacji, co oni uważają, gdyby przeprowadzali rozmowę rekrutacyjną. Jaka cecha u tego kandydata by przeważała? O ile 2-3 lata temu to padały odpowiedzi typu doświadczenie, jakiś profesjonalizm i tak dalej, to teraz okazuje się innowacyjność. Teraz myślenie do przodu, myślenie o rozwoju firmy i ich wycena takiego pracownika by polegała właśnie na tym. A więc pieniądz to nie wszystko. Pieniądz jest jakby pewnego rodzaju efektem tego, co my umiemy i co proponujemy. Ja swego czasu zarabiałem bardzo duże pieniądze. Nie mówię, że jestem człowiekiem biednym, ale to, co dostrzegłem, że im więcej wartości wnoszę, tym lepiej mi płacą. Ale ja nigdy nie zaczynam od negocjacji cenowych. Zawsze pytam się, co byś chciał ode mnie, czego oczekujesz, co ja mogę dać i dopiero wtedy przystępujemy do wyceny tego, a nie odwrotnie. Dokładnie, dokładnie. Świetne podejście. Też uważam, że Toastmasters po części wiąże się pod tym kątem z życiem takim biznesowym. Musieliśmy się dostosować na bieżąco do pandemii, mieliśmy pewne oczekiwania, no nie wiadomo jak to się potoczy i musieliśmy wykazać się pewną elastycznością. Mówisz, że też pandemia miała wpływ na biznes i wydaje mi się, że tutaj też po części trzeba było zwaloryzować, zobaczyć, czy ten nasz biznes obecny jest faktycznie prosperujący, czy ma jakiś, przyniesie jakąś wartość na przyszłość. I tu mi się wydaje, że to jest znowu ten punkt łączny, łączący Toastmasters z biznesem, że i tu, i tam trzeba reagować na zmiany. Ja myślę, że nie tylko reagować na zmiany, ale ta cała sfera się przebudowała. Przecież zobaczmy, jak porównując Toastmasters właśnie z biznesem. Przecież pewne zawody albo pewne usługi musiały ulec przebudowaniu, typu restauracje, pewne usługi przeszły do internetu. Czy to wróci? Już nie wróci. Tak jak i na przykład w negocjacjach, również pewne formuły się zakończyły, zmieniły się, a więc świat się zmienił. Problem jakby polega na tym, że ludzie tego nie dostrzegają. Problem polega też na tym, że ten czas, jaki był, nie wykorzystali. Niektórzy siedzieli w domach, oglądali Netflixa czy jakieś inne i tyle. To był czas, kiedy się buduje nowe kontakty, bo świat się otworzył. Ja w czasie pandemii w 2020 roku byłem w 6 klubach na świecie. W moim macierzystym Top Caris, w moim macierzystym Virtuosi, ale byłem w klubie francuskim w Moskwie. Byłem w klubie ogólnoświatowym Global Trainers Online i odwiedzałem różne kluby po różnych częściach świata, co spowodowało, że nabierałem nowych znajomych. I teraz to będzie procentować. Druga rzecz bardzo, bardzo ważna, że trzeba sobie wymyśleć
pomysł na biznes. Moi koledzy, trenerzy z różnych, siedzieli, płakali, że nie ma... Ja z moich treningów, z negocjacji, z prezentacji przeszedłem na mastermindy, bo tam następuje zupełnie inna interakcja, bo ludzie z Białegostoku, z Wrocławia mogli uczestniczyć, a więc przebudowałem mój biznes i przyznaję, że mam edycję za edycją. Ludzie się pchają na mastermindy, bo widzą, jaka to jest wartość. To już ponad 160 osób, które od marca 2020 przeszły przez moje ręce. I dlatego mówię, ten czas trzeba było mądrze wykorzystać. W 2020 roku wydałem książkę, którą 5 lat temu napisałem do niej wstęp. 5 lat leżał wstęp, a w 2020 roku uruchomiłem proces. A więc to trzeba było tworzyć. To był czas na tworzenie. I teraz prawdopodobnie będę spijał to, co tam wypracowałem. A ci, co siedzieli, oglądali bzdurne seriale, mogą tylko żałować. Zmarnowaliśmy czas. Czyli to był moment, kiedy trzeba było faktycznie wykorzystać te szanse i ruszyć te projekty, na które wcześniej nie mieliśmy czasu. A wspomniałeś właśnie, że jutro masz warsztat, o której dokładnie możesz przypomnieć? Około 10:10, czyli to jest lider, przywódca w przyszłości jutro. Dwie rzeczy. Jeden to jest przywódca i zespół jutro, czyli będę mówił, jak przywódca ma wpływ na zespół, jak zespół funkcjonuje, albo inaczej, jak będzie funkcjonował jutro. I to jest takie moje podsumowanie, można powiedzieć, półtora roku pandemii, czyli żeby już zakopać to, co było, żeby już to pudełko spalić i budować zupełnie nowe relacje i nowe biznesy i nowe formuły zarządzania, bo to, co będzie jutro, już się dzisiaj zaczęło. Dokładnie, to zapowiada się bardzo ciekawy warsztat. Mam nadzieję. Powiem Ci, że akurat tutaj mogę się pojawić. Godzina 12:55 przeprowadzam swoją część, ale na Twoją część z chęcią się wybiorę. Bardzo serdecznie Ci dziękuję za tę wiedzę, którą się podzieliłeś ze mną. Jest coś może, co chciałbyś dodać jeszcze do tej wypowiedzi? No, tak, ja chcę tylko powiedzieć, że jestem strasznie szczęśliwy, że to mój kolejny efekt, kiedyś TLI, że mogę spotkać wspaniałych ludzi. I to, co mnie najbardziej cieszy, że są tak jakby dwie grupy w Toastmasters. Jedna grupa, przepraszam za wyrażenie, tych starych, czyli tych, co są 5-6 lat i widzi się te same twarze i pada się w objęcia i ciągle jest. I druga grupa tak zwanych nowych. Ja bym chciał, żeby ta grupa nowych po pewnym czasie zamieniła się w tych starych, dlatego że jak ktoś myśli, że ta jego, złe słowo, kariera, ale ten pobyt i ta przygoda z Toastmasters to jest na rok, dwa, po to, żeby się nauczyć mówić, to no dobrze, no każdy ma swoje potrzeby, ale to nie to. Toastmasters się czuje, wiecie, jak się jest długo, jak się jest członkiem, no właśnie. I oboje wiemy, jaka wartość dodana jest właśnie przez to, że się jest dłużej, że się tych ludzi zna. To jest po prostu to, co mówią niektórzy, to klan. Niektórzy mówią sekta i bardzo dobrze. Tak jest. To jest sekta ludzi przyjaznych i kochających siebie.